Jakość polskiego wina w ostatnim okresie zdecydowanie się polepszyła, w szczególności białych win, ale i też coraz to lepsze produkujemy czerwone wina, dlatego że no, polscy winiarze i edukują się w tym momencie i widzą też, jakie są gusta naszych konsumentów, w związku z tym idą w tą stronę. Produkują te wina raczej już z odmian takich szlachetnych, Vitis vinifera w tym momencie, odchodzą też i od hybryd, bo zdają sobie sprawę, że te wina w tym momencie będą też i gorszej jakości. No ale też oczywiście klimat. Klimat w tym momencie, chociażby mamy przykład tego roku, jest niesamowity był. No i to wszystko będzie odzwierciedlenie w przyszłym roku, w tym roczniku 2018. Jeżeli mówimy o walorach, no to myślę, że przede wszystkim ta kwasowość, wbrew pozorom nie bójmy się jej, dlatego że wina w tym momencie, czy francuskie, czy wina w tym momencie hiszpańskie, czy włoskie, one tracą tą kwasowość. My natomiast, a taką właśnie tą kwasowość w winach białych przede wszystkim się poszukuje też. To ona nadaje takim smaki w łączeniu z potrawami właśnie, no i też pobudza nasze kubki smakowe. Winiarstwo w Polsce będzie się rozwijało w najbliższych latach bardzo dynamicznie, wydaje mi się, dlatego że dosyć dużo winiarni już powstało, powiększają one swoje areały, ale i także coraz więcej tych pasjonatów przybywa. Zresztą też dodatkowo jeszcze należy wziąć pod uwagę to, że statystyki mówią, że tych winnic u nas w Polsce przybywa z roku na rok. Obecnie około 400 winnic, 200 z tych jest zarejestrowanych. To o czymś też świadczy i najbliższe lata chyba pokażą jednak, że no, będziemy starać się stać się konkurencją w tym momencie dla ościennych krajów winiarskich. Myślę, że za paręnaście lat na pewno będziemy w tą stronę szli, z tego względu, że mamy już kilka takich perełek w Polsce, winnic, które produkują te wina jakościowe, które zdobywają medale na wielu w tym momencie konkursach winiarskich i gdzieś tutaj będziemy coraz to bardziej rozsławiani chyba w kraju, ale i też poza jego granicami.